oczywiście przerwy przed dalszymi pracami Rady, żeby jeszcze skonsultować ewentualnie moje stanowisko. Skoro rozpoczęliśmy dyskusję o budżecie i nagle chcecie teraz przerywać. No. A ja zgłaszam wniosek formalny, żeby nie było. Najdalej idąc. Proszę Panie Radca, prawie proszę się wypowiedzieć. Co my w tej chwili mamy zrobić? Nie było przerwy, tak? To wobec tego... Kto z Państwa jest radny, żeby kontynuować dalej uchwałę i żeby nie wprowadzać przerwy w trakcie głosowania nad uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Wobec tego poddaję wniosek o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej z tymi czterema poprawkami, które zostały przegłosowane, bo piąta została wycofana? To jest co? Tak, to jest za przyjęciem uchwały. Już jest uchwała niepoprawna. Czyli jest poprawka nadrobiona. Poprawka prostymi przegłosowanymi punktami. Nic inna nie może być. To jest za przyjęciem budżetu. Ale z poprawkami. Poprawki 4 zostały przegłosowane przez radę. Czyli głosujemy teraz poprawkami. Pani radna, proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Jeden i dwa wstrzymują. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze jeden punkt i będzie przerwa. Kolejny punkt to jest punkt numer 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej budowy finansowej gminy Wodowice. Czytam uchwałę. Na podstawie artykułu 18, ale proszę o ciszę. Na podstawie artykułu 18 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminy. Rada gminy Wodowice uchwala, co następuje. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Wodowice na lata 2014-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykazać przedsięwzięcie do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Wodowice na lata 2014-2026 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Upoważni się wójta gminy Wodowice do zaciągania zobowiązań punkt 1. Związany z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 miliony złotych. Paragraf 3. Upoważni się wójta gminy Wodowice do przekazania kierownika jednostek organizacyjnych gminy Wodowice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie 2 uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wodowice. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 88 przez 11 przez 2011 Rady Gminy Wodowice z dnia 29
sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013. Czy ktoś z Państwa radni chce tutaj zabrać jeszcze głos? A tylko... Uchwała numer 4107/7/191/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku 7 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Włodowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026. Na podstawie artykułu 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o roku o finansach publicznych i ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, 7 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Włodowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. 7 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po dokonaniu analizy przedłożonego przez wójta gminy Włodowice projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 stwierdza, co następuje. Projekt opracowany został w formie projektu zmiany uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu, jest zgodny z wymogami określonymi w artykule 227 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2026 i załączniki, o których mowa w artykule 226 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, opracowane zostały zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu relacji, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem wymogu, o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2014 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyników budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Nie zostały określone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej upoważnienia, o których mowa w artykule 228 ust. 1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Upoważnienie dla wójta gminy Włodowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Upoważnienie dla wójta do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i delegowanie tych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej nie określono w poszczególnych latach objętych prognozą, to jest 2016 i latach 2018-2026, przeznaczenia nadwyżki budżetowej w całości na spłatę kredytów i pożyczek, mimo iż w punkcie 9 objaśnień przyjętych wartości w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zapis o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej. W załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej nieprawidłowo wykazano w poszczególnych latach limity zobowiązań dla przedsięwzięć objętych prognozą.
przedłożone do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej objaśnienia nie budzą zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, skład orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował jak w sentencji. Od niniejszej uchwały wójtowi gminy przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnego Izby Rachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia. Podpisał przewodniczący 7 składu orzekającego Witold Jacek. Dziękuję. Dziękuję. Chcę przewodniczącemu, czy ktoś by chciał zabrać głos? Skoro nie, poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łodowice na lata 2014-2016? 11. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 2. Dziękuję. I proponuję teraz przerwę 15 minut. Proszę nie wiem, czy tym było przed tym 9 i dalej. No to w takim razie. No to jeszcze przeczytam przez króciutka uchwała. Poczytam wobec tego. Uchwała Rady Gminy Łodowice w sprawie ustalenia stałej dotacji przedmiotowi regionalnego zakładu budżetowego do Łodowica na 2014 rok. Na podstawie artykułu 18 ustawy o 15 ustawy o 2010 roku Szanowni Gminy Rada Gminy Łodowice uchwala. Paragraf 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej zwanych stałymi dotacjami dla komunalnego zakładu budżetowego we Łodowicach. Wysokość punkt 3 złote 9 groszy do metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu Kopna. 2 złote 36 groszy do metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu socjalnego. 54 złote 13 groszy do metra kwadratowego powierzchni użytkowej remontowanego budynku komunalnego. 375 zł do metra kwadratowego powierzchni użytkowej remontowanego lokalu komunalnego. Paragraf 2. Przekazanie dotacji następuje na pisemny wniosek Komunalnego Zakładu Budżetowego we Łodowicach. 2. Komunalny Zakład Budżetowy we Łodowicach ma obowiązek rozliczenia się z otrzymanej dotacji. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łodowice. Paragraf 4. Uchwała wchodzi z gminy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Skoro nie ma, poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? 1. 1, tak? Wobec tego, to tą przerwę 20 minut od 4 minut.